Witaj. Z tego co wiem, to dzięki tobie uratowano Neverwinter przed wyjącą śmiercią. Pozwól pogratulować sobie wyśmienitej roboty. Okazało się, że posiadasz niezwykłą odwagę i zaradność. To szczęśliwe, gdyż obie te cechy będą potrzebne, jeśli masz wypełnić swą misję. Lecz nie jest to odpowiedni sposób, w jaki powinniśmy zacząć. Mówią mi Arryn Gent. Służę lordowi Nasherowi od jakiegoś czasu. Mam nadzieję, że okaże się równie użyteczny dla ciebie. Moje miejsce jest w cieniu. Mam wiele par oczu i uszu w północnych krainach. Moim obowiązkiem jest informować lorda Nashera, gdzie czyhają żmije. Gdybym tylko przewidział działania sekty, mógłbym zapobiec nieszczęściu. Lecz ci ludzie działają ostrożnie, poza zasięgiem mego wzroku i słuchu. Zamiast obwiniać się z powodu mej porażki, muszę uczynić, co w mej mocy, by naprawić szkodę, choćby ofiarując ci wszelkie posiadane przeze mnie informacje, by umożliwić znalezienie kryjówki tego nowego gniazda żmij. Aribet poinformowała cię, gdzie musisz szukać, prawda? Powiedziała, jak możesz zniszczyć tych łotrów. Palisz się do walki, co? Uważaj na siebie. Bieganie na oślep przed siebie to najlepszy sposób, żeby spaść z urwiska. Jest sprawą najwyższej wagi, byśmy poznali lokalizację siedziby sekty, a także musimy mieć pewność, że znalezione przez nas wskazówki nie są próbą zmylenia nas. Aribet nie będzie usatysfakcjonowana, dopóki nie znajdziemy co najmniej dwóch oddzielnych tropów prowadzących do tego samego miejsca. To właśnie jest twoje zadanie. Mam dla ciebie jedną możliwą wskazówkę. Dochodzą do nas dziwne wieści o ciągu jaskiń leżących na północ od portu Last. Dochodzenie może odkryć ukrywającą się tam sektę. Jeśli nie, to powinieneś zbadać inne okolice. Miasto Luskan na północy, Knieja Neverwinter na wschód i dzikie ostępy południowego traktu. Sugeruję jednak, że zbadanie tych jaskiń na samym początku wciąż będzie twym najrozsądniejszym wyborem. Jaskinie są wśród wzgórz na północ portu Last, w pobliżu gospody pod Zielonym Gryfem. Przez długi czas były używane przez plemiona orków, orklinów i im podobnych. Zwykle nie ma się nimi co przejmować. W ostatnich miesiącach dotarły do mnie jednak raporty, że różne humanoidalne istoty grasują na drogach na południe od Luskanu. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, lecz te stworzenia zdają się być dobrze zorganizowane i, jak słyszałem, są dowodzone przez ludzi. To każe mi przypuszczać, że sekta macza w tym swe palce. Twoim zadaniem będzie to sprawdzić. Pamiętaj jednak, cokolwiek tam znajdziesz, Aribet będzie potrzebowała dwóch pewnych tropów prowadzących do siedziby kultystów, zanim przystąpi do działania. Nie możemy pozwolić sobie na pomyłkę. Masz do mnie jakieś pytania? Jak sobie życzysz? Oczywiście powiem ci wszystko, co wiem o innych miejscach, które być może trzeba będzie zbadać. Tak, miasto piratów i zwykłego łotrostwa. Samo miasto będzie teraz dla ciebie zamknięte. Lecz i tak warto zbadać ten kierunek. W okolicach Zielonego Gryfa poszukaj jaskiń zamieszkanych przez humanoidy. Obawiam się, że ich bramy są zamknięte od czasu zarazy w Neverwinter. Miasto jest dość anarchistyczne. Plaga mogłaby je zniszczyć. Zrobiłem wszystko, by przekonać urzędników w Luskanie, że wygasło ognisko zarazy, lecz jak dotąd z niewielkim skutkiem. Zanim zamknięto bramy, chodziły plotki o walkach na ulicach Luskanu. Któż wie, co tam się dzieje? Przy odrobinie szczęścia znajdę sposób, by umożliwić ci dostanie się do środka. Północna droga zaprowadzi cię wzdłuż wybrzeża prosto do bramy miasta. Jak już mówiłem, wejście do miasta będzie większym problemem niż samo dotarcie do jego murów. Postaram się temu zaradzić tak szybko, jak tylko to będzie możliwe. Znane jest jako miasto żagli, dom piratów i o wiele gorszych typów. Rządzi nim pięciu wielkich kapitanów, którzy utrzymują chwiejną równowagę władzy. Prawdziwa władza jednakże leży w rękach magów z tajemnego bractwa w głównej wieży. Nawet ja niewiele o nich wiem. Miasto jest potężne, niebezpieczne i pełne anarchii. Luskan więcej niż raz.
raz rzucał wyzwanie przymierzu lordów. Uważaj na siebie, krocząc jego ulicami, gdyż tam wielu uważa obcych za łatwą ofiarę. Źli ludzie w Luskanie są tak pospolici jak monety. Kultyści mogliby chodzić jego ulicami niezauważenie, a także znaleźć wielu sprzymierzeńców, którzy przedkładają złoto nad wszystko inne. Także to, że miasto pozostaje zamknięte pomimo końca zarazy oraz fakt, że tak niewiele słychać o tym, co się dzieje wewnątrz jego murów, każe mi martwić się tym, co się tam dzieje. Ponadto dotarły do mnie raporty o bandytach na drodze pomiędzy Neverwinter i Luskanem. To niezwykłe. I chociaż może być spowodowane nieudolnością straży Luskanu, powinno być zbadane. Jak sobie życzysz? Oczywiście powiem ci wszystko, co wiem o innych miejscach, które być może trzeba będzie... Masz do mnie jakieś pytania? Tak? Czego sobie życzysz? Wciąż służę jako mistrz szpiegów Lorda Nashera. Zaś jego zapotrzebowanie na informacje jest teraz większe niż wcześniej. Me ucho musi pozostać przy ziemi, nawet jeśli me wysiłki mają być koordynowane stąd, zamiast z głębokiego cienia. Będę kontynuował poszukiwania wieści o sekcie, które mogą pomóc w twojej misji, choć mam co do tego wątpliwości. Odniesiesz na tym polu większy sukces ode mnie, jak sądzę. Poważna. Lord Nasher donosi, że większość naszych sił zbrojnych zginęła od zarazy. Zaś jeszcze więcej potrzeba, by przywrócić porządek w mieście. Teraz, gdy zaraza została uleczona, najgorsze już chyba za nami. Lecz wciąż nie podnieśliśmy się na nogi po tym ciosie. Minie trochę czasu, zanim sprawy wrócą do normy. Niechaj bogowie ci sprzyjają. Witam! Jesteś tutaj, żeby się zapisać, tak? Niestety nie mam czasu, żeby cię szkolić, więc odejdź.
Dobrze, skarbie, zajmę się tym. Nie!
Nie! Pozdrawiam cię. Nie! Nie! Witaj! Pozdrawiam cię! Hej, chciałbym cię przestrzec przed zbaczaniem z dróg w tej okolicy. Wyglądasz na osobę, która da sobie radę w każdej sytuacji, ale jak powiadają, lepiej zapobiegać niż leczyć. Posłuchaj rady starego Gerola i uważaj na siebie.
Powiedzieli mi, że jesteś uosobieniem piękna. Ale jedno jest pewne, to dzięki tobie Neverwinter jeszcze stoi. Thank you.